Nazywam się Joanna, mam 46 lat, pochodzę z Lublina. Mam szkołę tańca, jestem instruktorem, choreografem tanecznym. Widzę zainteresowanie ze strony mężczyzn, szczególnie jak tańczę. Ale tak naprawdę bardzo bym chciała, żeby to nie było tylko zainteresowanie moją figurą, sylwetką. Lepiej poznać czyjeś wnętrze. Liczę i na dobrą zabawę, i na jakiś początek czegoś fajnego. Oczy numer jeden, nie? Tu mamy oczy numer dwa. Porusza się obłędnie. Poszły w ruch biodra, ramiona, oczy numer jeden i oczy numer dwa. Możemy zatańczyć? Jasne. Myślę, że żadna z dziewczyn tutaj się tak nie rusza. Ale wiem, że na pewno ja się tak będę ruszał jak ona. Przynajmniej w części. Postanowiłam zamieszkać w willi. Większości dziewczyn minę zrzedły. Oła. Dlaczego przyprowadziłeś nową kobietę do domu? Czy pozwoliłam sobie? Sama przy... Ty już zgłupiałeś po prostu od nadmiaru kobiet. Z gracją, którą usiadła mi ta kobieta na kolanie, sądzę, że to była Asia. Jedno, okay. Drugie. Jedno, drugie. Kurczę, kiedy masz mięśnie brzucha twarde. Tak? Mhm. No ty też. Ja mam też żeberka wypuść, tak? Tak, aha, hop. Mhm. Asia jest super, jest taka naturalna, jest bardzo ładna, taka dama z klasą. Podobasz mi się bardzo. Tak? Naprawdę? No. No to widzisz, wzajemnie. A wiesz, że jak mnie poznasz, to będziesz uciekała. Czego? Jestem, wiesz, taki bad boy trochę. A może ja takich lubię? Może tak? Tańcząc z Tomem, czułam przede wszystkim bliskość jego ciała. Myślę, że był troszeczkę onieśmielony. Ja starałam się cały czas mu mówić, że nie przejmuj się krokami, to nie o to chodzi. Odwijamy. Jestem nowym uczestnikiem. O nie! Jesteście zagrożone? Z jego strony nie widziałam takiej chęci, żebyśmy pogadali, żeby coś tak jakoś, wiesz, więcej ze mną podyskutował, nie? No to już właśnie prędzej z tobą o wiele łatwiej, wiesz, mogłam pogadać, no. Jeżeli miałabym zostać, to myślę, że zostałabym raczej na glampingu. Wracasz do domu. Szkoda mi bardzo, ale wiem, że między nami tak samo jak z dziewczynami przed chwilą. Mm. Nie zbuduje się nic więcej poza wspaniałą przyjaźnią. Dokładnie. Na lata. Tak. Dziękuję. Co oni zrobili dzisiaj? No, widzicie, ja też, no. No, ale życzę wam wszystkiego dobrego. Słuchajcie, ja mam.